Dzień dobry Państwu. Jest środa, czas więc na szczeciński program samorządowy, którego dzisiejszym gościem będzie pan Daniel Rak, burmistrz Szczecinka. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, pozwolę sobie rozpocząć od miłej informacji, a mianowicie o nagrodach i wyróżnieniach sportowych. No tak, po raz pierwszy będziemy realizowali w takiej formule pewien rodzaj wyróżnienia naszych szczecineckich sportowców. Mówimy tutaj o młodzieży, o dzieciach, które są najbardziej wybitne, które osiągnęły najlepsze rezultaty. Jest to inicjatywa jednego z radnych, Szymona Kiedla, który kilkakrotnie wcześniej zwracał uwagę na to, że poza samymi stypendiami, które są z końcem roku przyznawane najlepszym uczniom i najbardziej uzdolnionej młodzieży, są to wówczas stypendia cykliczne, które są wypłacane co miesiąc. Natomiast brakowało w tej całej naszej formule według osoby pomysłodawcy, czyli według radnego Kiedla, takiej nagrody indywidualnej. I to po raz pierwszy będziemy realizowali uchwałę, która została przyjęta bodajże w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Zresztą na podstawie tej uchwały zostały zabezpieczone środki w budżecie. Nie są to jakieś wielkie środki, mówimy tu o kwocie 15 tysięcy, ale chodzi tutaj, mi się wydaje, bardziej o to, żeby zmobilizować, zdopingować, ale też podkreślić te osiągnięcia, które miały miejsce w ostatnim czasie, gdzie warto by było wspomnieć o tym, podkreślić, że zawodnicy pracują, że zawodnicy starają się, że ponad przeciętną jednak te wyniki zostały osiągnięte. Oczywiście poza samymi nagrodami, bo tutaj mówimy o trzech kategoriach nagród, 3000, 2 i 1000, będą także wyróżnienia w postaci już niematerialnej, finansowej, tylko bardziej podkreślenia jakby i zachęcenia ich do dalszego współzawodnictwa z innymi. Jeżeli chodzi o terminy, to tutaj apeluję także do wszystkich osób, które mają taką inicjatywę, a o tym mówi uchwała, że kluby mogą zgłaszać szkoły, stowarzyszenia i tak dalej, i tak dalej. To są pewne gremia, które chciałyby podkreślić, że dana osoba w jakiejś kategorii sportowej wybijała się ponad przeciętność. Do 15 marca powinny takie wnioski wpłynąć do szczecineckiego OSIR-u. Zgodnie z zasadami będzie powołana kapituła, która wybierze i uhonoruje te osoby, które osiągnęły te najbardziej wybitne wyniki. Te rozstrzygnięcia zapadną do końca miesiąca kwietnia, a mam nadzieję, że mi przypadnie udział uściśnięcia dłoni i uhonorowania tych osób, które znajdą się w tej elicie. Tak jak powiedziałem, pierwszy raz taka formuła, niemniej jednak ja jestem wielkim entuzjastą tego, żeby te osoby, które najwięcej pracy wkładają, które osiągają te wyniki, uhonorować. One tak naprawdę, te osoby cały czas reprezentują nasze miasto, Szczecinek. Zresztą o tym mówi regulamin, który jest na OSIR-ze, kto może być laureatem tego konkursu. Mam nadzieję, że ten konkurs będzie jakby inicjował pewien pomysł na kolejne lata, a wyniki, które osiągają nasi sportowcy szczecineccy, będą z roku na rok coraz lepsze. A tak naprawdę, analizując cały kalendarz imprez sportowych, który w tym roku był nieco skomplikowany, to wiem, że i poprzedni rok, i poprzednie lata pokazują, że mamy w wielu przestrzeniach, w wielu dyscyplinach naprawdę wielu utalentowanej młodzieży i trzeba to podkreślać. Mimo pandemii trwają prace nad projektami przegłosowanymi w budżecie obywatelskim. Mam tu na myśli Łąki Kwietne, mam tu też na myśli Pump Track, a także fontanny na jeziorze. No tak, powiedział pan praktycznie o dwóch edycjach. Budżetu obywatelskiego. Bo ten budżet obywatelski, może wróćmy do tych ostatnich, bo w tej chwili realizujemy z tych trzech tytułów przede wszystkim Łąki Kwietne i Pantrak. Jeżeli chodzi o Pantrak, to jest kolejna inwestycja w tej przestrzeni Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ulicy Kopernika. Poza tą pierwszą inwestycją, która została zrealizowana kilka lat temu i
Mieszkańcy już się do tej inwestycji przyzwyczaili. Później w kolejnym etapie zrealizowaliśmy przecież skatepark w dwóch etapach. Realizował to szczecinecki OSIR. W tej chwili mamy zrealizowane boisko do koszykówki, które jeszcze będzie musiało przejść lifting, ale w momencie, kiedy się poprawią warunki atmosferyczne, ponieważ inspektorzy, którzy to odbierali, mają zastrzeżenia co do nawierzchni i tutaj na pewno to, bo osobiście też to sprawdzałem, na pewno będzie wymagało poprawek. Niemniej jednak kolejny etap tutaj w tej przestrzeni, pantrak, tak? Czyli tor, który pozwoli trenować, czy to jazdę na, przede wszystkim na rowerze, ale na rolkach, trenować skręty, specjalnie wyprofilowany. Było kilka ofert, w tej chwili została wyłoniona ta najbardziej optymalna i dosłownie w momencie, kiedy się poprawią tylko warunki atmosferyczne, na dniach zostanie podpisana umowa i wykonawca zacznie realizować ten kolejny element tej infrastruktury. W ogóle, jeżeli chodzi o tą przestrzeń między ulicą Kopernika, Cieślaka, Winniczną, w ostatnich czasach został diametralnie przebudowany już, tylko jeszcze można przypomnieć, że przeprofilowana została górka rynkowa, mimo wcześniejszych zamiarów budowy wyciągu, od którego odszedłem. Ta górka w tym roku wyjątkowo była eksploatowana, dużo śniegu, dużo młodzieży, dobrze przeprofilowany odcinek górki, takiego kawałek stoku powstało. Można było naprawdę zjeżdżać i korzystać z górki rynkowej. Ja osobiście urodziłem się i mieszkałem na ulicy wówczas Wyszyńskiego, teraz Wyszyńskiego, Żukowa, teraz Wyszyńskiego, także tą górkę człowiek od młodych lat pamięta. Później odeszła w zapomnienie, w tym roku naprawdę renesans użytkowania tego fajnego stoku. Ale wracając do tematu, do budżetu obywatelskiego, łąki kwietne, tak? To jest też bardzo fajny, bardzo wdzięczny temat. W tej chwili, idąc dalej krok, zastanawiamy się, czy nie poddać takiej dyskusji i skierować do mieszkańców zapytanie, być może za pośrednictwem któregoś z portali, doprowadzić do głosowania, gdzie państwo, które z wyselekcjonowanych, wytypowanych przez nas lokalizacji, widzielibyście państwo konieczność albo najpilniejszą potrzebę zrealizowania takich łąk kwietnych. Te łąki kwietne to są elementy, to jest specyficznie zagospodarowany na przykład pas drogowy. Wiele się mówi na temat zagospodarowania właśnie pasa drogowego, utrzymania zieleni, a tak naprawdę jest taki pomysł i to zdało egzamin, czyli w takich pasach oddzielający na przykład chodnik od drogi, od ulicy, wykonywane są właśnie nasadzenia z takich łąk kwietnych. Są to praktycznie bezobsługowe przestrzenie, na których rosną kwiaty. To są ukwiecenia specjalnie dobranych nasion i tutaj właśnie jeden z pomysłodawców złożył taki projekt do budżetu obywatelskiego. Ten projekt w ogóle w kategorii popularności znalazł się na drugim miejscu. Oczywiście tutaj pomysłodawca zostawił jakby furtkę otwartą do lokalizacji tej przestrzeni. My w tej chwili też zastanawiamy się, w jakim kierunku i jak dobrać prawidłowo i optymalnie przestrzeń, o której mówimy. Mamy do dyspozycji tutaj 1000 metrów kwadratowych takich łąk kwietnych. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w przeddzień na przykład zamiany na ulicę, czy to Jana Pawła, czy Kościuszki, czy Wyszyńskiego, mówimy tutaj też o przestrzeniach na przykład tej przestrzeni między ciągami komunikacyjnymi a ulicą Wyszyńskiego, o przestrzeniach dzisiaj porośniętych trawami na usypanych skarpach. Być może te przestrzenie by były optymalne, być może inne. Postaramy się wyselekcjonować kilka takich miejsc i chciałbym, żeby mieszkańcy też mieli możliwość wypowiedzenia się, która według nich przestrzeń wymaga najpilniejszego właśnie takiego przeprofilowania, jeżeli chodzi o sposób zagospodarowania. I biorąc pod uwagę to, że już niedługo okres wegetacji się rozpocznie, więc terminu jest dla nas stosunkowo niedużo, na pewno określimy tutaj datę definitywnego podsumowania i wsłuchamy się w głosy mieszkańców i spróbujemy tutaj wyjść im naprzeciw. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią inwestycję, można powiedzieć, że już według terminów powinna być ona zakończona, czyli powinniśmy już dzisiaj mieć gotowe pływające fontanny. Niemniej jednak czas pandemii, czas pracy Wód Polskich i prace zdalne i możliwość podejmowania stosownych decyzji, uzyskania pozwoleń wydłużyły się. Ja naprawdę bardzo przyglądałem się tutaj
tej stronie formalnej, dlaczego nie możemy sobie, nie możemy tego zakończyć w terminach, które pierwotnie zakładaliśmy, no ale nie ma co udawać, tak? Wszyscy wiemy, że okres pandemii, okres wydawania pewnych decyzji wydłuża się i to są obiektywne przyczyny. My podpisaliśmy stosowne aneksy. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o fontanny pływające, mamy już te sprawy wszystkie formalne, dzięki Bogu, dopięte i mamy i pozwolenie wodnoprawne, i pozwolenie, które pozwala nam na realizację tej inwestycji. Także jak tylko mrozy stopnieją i będzie możliwość realizacji takiej inwestycji jak pływające fontanny, także przejdziemy do tego finalnego etapu i zamkniemy bodajże drugi etap budżetu obywatelskiego. Tegoroczna Wielkanoc zapowiada się inaczej niż zwykle, będzie prawdopodobnie mniej radosna, ale ten świąteczny klimat będzie można poczuć na placu i na przyległych do niego ulicach. Tak samo zresztą jak miało to miejsce w grudniu i spotkało się wówczas z bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców. Panie redaktorze, mam takie same zdanie jak pan, tak? Został zorganizowany już nie jarmark świąteczny, a kiermasz. Oczywiście wszyscy, którzy przechodzili przez plac, którzy korzystali z oferty tutaj sprzedających, widzieli, zostały zachowane wszystkie sprawy związane z odległościami, z rozrzedzeniem tych punktów sprzedaży. Odzew naprawdę bardzo pozytywny. Wielu mieszkańców odwiedzało to nasz Plac Wolności. I stąd też taki pomysł, że zawsze było to organizowane, przypomnę, już kilka lat temu przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją w formie właśnie takiego jarmarku noworocznego, w tym roku kiermasz, i chcemy pójść krok dalej, tak? Skoro mamy święta Wielkiej Nocy, chcielibyśmy, aby ten Plac Wolności też tętnił życiem, chcielibyśmy, żeby tutaj mieszkańcy odwiedzali nasze centrum. W ogóle tęsknimy za normalnością i za tym, żeby się spotykać, żeby spędzać wspólnie czas. Czekamy po naprawdę srogiej zimie na pierwsze promienie, na wiosnę. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Ten kiermasz, który będzie organizowany, cieszy się, jeżeli chodzi o oferty, bardzo dużym zainteresowaniem. Tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, jesteśmy tutaj głównym organizatorem. Oczywiście posiłkujemy się Samorządową Agencją Promocji i Kultury, posiłkujemy się Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. My mamy, jeżeli chodzi o organizację takiego eventu, przerobiony temat. W grudniu mogliście Państwo widzieć, że to przebiegło i sprawnie, zarówno organizacja, sam przebieg, jak i później przywrócenie placu do stanu sprzed kiermaszu, i mam nadzieję, że tak będzie też w tym okresie świąt Wielkiej Nocy. Jeżeli chodzi o terminy, tak, to kiermasz będzie od 31 marca do 3 kwietnia, czyli od środy do soboty. Zapraszam wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że wystawcy, osoby, które będą wynajmowały od nas budki, spełnią oczekiwania i będzie można tam naprawdę przygotować się do świąt, zrobić takie świąteczne, wielkanocne zakupy. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że po raz pierwszy realizujemy to w tej formule przy świętach wielkanocnych, natomiast też to będzie taki event, który, jeżeli mieszkańcy będą usatysfakcjonowani tym pomysłem i tymi rozwiązaniami, które proponujemy, będzie trzeba myśleć o tym, żeby w kolejnych latach realizować to. Mam nadzieję, że wszyscy czekamy na te zbliżające się święta, na te bezchmurne niebo, na pierwsze promienie wiosennego słońca, a ten kiermasz będzie takim miejscem, gdzie będziemy mogli się spotkać i poczuć ten pierwszy powiew wiosny. Czyli krótko mówiąc, widzimy się przy stoiskach. Zapraszam wszystkich. Zanim to jednak nastąpi, zapraszamy na nasze kolejne spotkania, a za dzisiejsze bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan burmistrz Daniel Rak. Zapraszamy na następne programy.